Jak to w życiu bywa, kobieta zmienną jest. Jedna nie chce wojny, inna nakłania do niej męża. Któż pojąć może kobiece myśli? Kobiety, mimo iż może we wcześniejszych wiekach nie miały lekko, a ich głos nie był wysłuchiwany, to jednak często dzięki swej przebiegłości mogły rządzić światem. Dziś, na całe szczęście, kobiety w Polsce mają takie same prawa jak mężczyźni. Mogą same o sobie decydować i rządzić mężczyznami. O matko, ale syn, ale to była impreza. Chipsiki, Pepsi i nawet paluszki. Oj, Justynkę wczoraj musiały odwiedzić koleżanki. No nie mogę, jeszcze plama na dywanie. Kto to w ogóle zrobił? To Madzia, mówiła mi wczoraj, że Justynki łokciem kole rozdała. A te okruszki, to Gosia, jak nic. Ona tak zawsze, jak oglądamy telewizję. Na kruszy, a posprzątać to nie ma komu. Bzz, bzz, bzz. Przyciski były? I komu to przeszkadzało? A teraz jak? Już wiem. Cześć, dzwoniłeś? Cześć, dzwoniłem. Bo chciałem, żebyś mi podał przepis na kopiec kreta. Cześć się w ogrodzie z łopatą. I jak widzisz, że kopczyk się rusza, tu. Tylko mocno. Chodziło mi o deser. Za podeserze iść do ogrodu. Tylko wiesz, krety mają dobry słuch. Jak ty się tak najesz, to będziesz tupał. Kret wiesz, niby mały, niby ciemny, ale swój rozum ma. Ślepy jest, ale słuch ma, że ho-ho. To jak ty taki najedzony będziesz tupał, to ci zwieje. Lepiej przed deserem iść do ogrodu, tylko łopatę weź ciężką. Chodziło mi o ciasto, które twoja Ela robiła na imieniny. Ciasto, ciasto, jakie ciasto? Takie ciasto w kształcie kopca kreta. A, to, dobra, to pisz. Bierzesz ciasto i uklepujesz taki kopczyk. Czyli nie masz? No nie, nie mam. Siedzę sobie tutaj, chipsiki zajadam, Ligę Mistrzów oglądam, a ty człowieku mi tu jakiś ciastek gadasz. Przepis jest jeden. Wpadaj do mnie, są chipsiki, obejrzymy razem meczyk i fajnie będzie. Ale wiesz, obiecałem żonie na początku dnia, że posprzątam w mieszkaniu, że ugotuję, że ubiorę, że uprasuję, że wszystko rozwieszę, że pomaluję przedpokój, że wytrzepię wszystkie dywany, że posprzątam karaziu, że Rafał, co się dzieje? No co? Gdzie stary, szalony Rafał? Rafał, który niczym się nie przejmował. Rafał, król pławnej. Gdzie to się wszystko podziało, Rafał? No tu jestem. Czekaj. Weź na chwilę podnieś prawą nogę. Po co? A, tu się schował Rafał. Pod pantoflem. Pantofel jesteś i tyle. Nara. Nara. Pantofel! Tak na mnie wołają, nie spotkamy, no jest to mnie, a nie racie mają, bez pantofel.
koleżanki. Żaden z nas nigdy nie pojmie kobiecego umysłu. I lepiej, żeby żaden z nas robić tego nie próbował. Choć każdy z nas ma inne podejście do życia. Choć każdy z nas inaczej postrzega kobiety. Jednak każdy mężczyzna przyzna, że świat bez kobiet byłby paskudnym miejscem. Kobieta jest kwiatem róży, który zakwita i rozjaśnia ziemię swym blaskiem. Zapachem czyni każdy oddech mężczyzny bardziej sensownym i choć posiada kolce, to trudno się bez niej odbyć. W dniu waszego święta składamy wam proste życzenia zdrowia, szczęścia i cierpliwości do napotkanych mężczyzn. Naszym prezentem niechaj będzie ten krótki montaż słowno-muzyczny, który mamy nadzieję wywołał trochę uśmiechu na waszych obliczach. Dziękujemy za to, że jesteście. A teraz zaśpiewamy 100 lat.